Pierwszy września czterdziestego roku, Pod wieczór z pożegnalną wizytą u Panien P, musiałem iść w szortach. Bo nie mam ze sobą spodni. Mieszkają w malutkim domku w jednej z tych krętych i uroczych uliczek, pełnych kotłów, zapachu ryb, smoły i rozedrganej jednostajnym dźwiękiem milionów komarów. Na plaży w pobliżu morza nie ma ich tu w przeciągu jednej minuty nogi miałem pokryte bąblami. Panny P. przyjęły mnie kawą i kruchymi ciasteczkami. One są przekomiczne. Ciągle patrzą na siebie, zupełnie jakby się bezustannie nawzajem pilnowały. Gdy jedna zacznie zdanie, to druga je kończy. Ich matka, miła i siwa staruszka, ubrana w czarną suknię i siedząca cały czas w fotelu. Czarna aksamitka na szyi i złoty łańcuszek z lornią, które od czasu do czasu zawiesza na ręce i huśta nim jak wahadłem. Ni stąd, ni z owąd w rozmowie o Polsce powiedziała mi, Koło Białego Stoku jest dużo Żydów, Nespa? Utkwił jej ten szczegół z jakiegoś artykułu o Polsce, który czytała jeszcze w XIX wieku. Potem kołowała i w końcu zrozumiałem, o co jej chodzi, bo wypaliła. E vous avez me, pależui? Obydwie panny. Skrzyżowały ostre spojrzenie i chórem zawołały: Mamo, pourquoi tu parle tu, c'est jui? Monsieur, ne pas connait de connaître te opinion la desui. Wiedziałem, że były okropnie zawstydzone. Staruszka umilkła. Zacisnęła usta i już się prawie nie odzywała. Czułem, że ten jej antysemityzm jest czymś w rodzaju tabaki i że córki ciągle zabraniają jej go poniuchać. To ciekawe, ale z tym antysemityzmem bywa tak bardzo często. Niektórzy ludzie potrzebują go tak, jak papierosa. Czarnej kawy lub alkoholu. U nas, szczególnie wśród starszego pokolenia, miał on charakter przede wszystkim używki. Niestety u młodych przybierał często postać narkotyku. Panny P pytały mnie, czy wracam do Polski. Nie. Oni naprawdę jeszcze ciągle nie rozumieją, co się stało. Nie miałem ochoty im wyjaśniać, co się faktycznie robi na tym świecie. Wobec tego były bardzo zadziwione, że opuszczam dobrowolnie wolną Francję i pcham się do Niemców. Bardzo ostrożnie, ale dobitnie wytłumaczyłem im, że wolna Francja wcale nie jest wolna. Po drugiej mam po tamtej stronie żonę, a po trzecie nie mam ochoty siedzieć w tym obozie koncentracyjnym w wolnej Francji. Tam po drugiej stronie sytuacja ma przynajmniej tę zaletę, że jest jasna. Zresztą jeszcze zawsze mogę tu wrócić. Raczyły zgodzić się ze mną. Cała jedna ściana w salonie zawieszona jest pudełkami, w których pod szkłem tkwią wspaniałe motyle z pięciu części świata. Swoją drogą motyle brazylijskie wyglądają tak, jakby w ogóle nie były z tego świata. Okazy, których nie widziałem. Wyliczyły mi jakieś zupełnie, fantasty zupełnie fantastyczną sumę. Za jaką można by te motyle sprzedać? Oceniały je sztuka po sztuce. Ach, te ciągłe podejrzliwe spojrzenia rzucane sobie nawzajem, wprost ze strachem, że jedna mogłaby się wyrwać z czymś, czego druga nie myśli, że mogłaby to inaczej powiedzieć. Kiedy patrzyłem na nie, miałem ochotę od razu notować. Pisać, palnąć kilka tych określeń, które nagle przychodzą i od razu bezpowrotnie znikają. Właściwie, wszelkie pisanie ma tylko wtedy wartość, kiedy jest zupełnie, kiedy już zupełnie nie można wytrzymać. Hmm. Jedząc kruche ciasteczka, miałem zupełnie uczucie, że połyka mnie ciasteczka. Ale już kartki tego, jakiegoś opowiadania, które o nich napisałem i do którego pewnie, nie na, pewnie, którego nie napiszę. Patrzę na nie i męczę się niesamowicie, bo muszę rozmawiać, a równocześnie układają mi się całe zdania, sytuacje. Wzajemna terania, absolutnie jednakowa w, z każdej strony. Zarówno w tyranizowaniu, jak i w poddawaniu się tyranii. Nacisk i strach są świetnie sprzężone i występują zupełnie równocześnie. Moja czarownica mówiła mi, że jedna z nich kocha się w doktorze. trek komplik. Wyobrażam sobie opowiadają mi o Rio de Janeiro. Oczywiście ojciec zabrał je obydwie. Zupełnie tak, jakby opowiadały mi o targu w Narbonne. Oui, such un bel Will! Papa kupił w tego, wtedy tego motyla. Nie, nie, tego już sobie przypominam. Potem rozmawialiśmy o skorpionach, których tutaj dużo. Są łagodne i ukąszenie nie jest niebezpieczne. Ale ten sam gatunek po drugiej stronie Morza Śródziemnego jest bardzo wiadowity. Były zdziwione, gdy im powiedziałem, że skorpiony są śliczne. Patrzę na nie zawsze, jak na dzieło sztuki. Potem przeglądaliśmy nuty, w których oczywiście musiał być zaszyć sconatinek. Klementi. I cała masa walcy w okładkach z girlandami, floresami, tańczącymi parami. Ona w gorsecie, a on z wąsikiem. Ale pianino już nie działało, bo w tym klimacie trudno utrzymać je w porządku. Wyszedłem od nich pod wieczór, zupełnie wybity z czasu i epoki. One, ich dom... Stara matka, podwieczorek, zapach w mieszkaniu wszystko było skończone, doskonałe to coś francuskiego, co jedynie można nazwać presence plus quam perfecti teraźniejszość czasu więcej niż dokonanego. 3 września 40 roku. Fabryka wydała nam dziś świadectwa zwolnienia i dopłaciła resztę pieniędzy. Dostałem około 800 franków i razem mam teraz 1600. Od 3 lipca wypłacili mi tutaj 4353 franki, czyli 2126,5 franka miesięcznie za jeżdżenie na rowerze, kąpiele morskie itd. Francja zaczyna płacić kontrybucje za przegraną wojnę nie tylko Niemcom, ale i swojemu narodowi. W tym jest mimo wszystko jakaś niedzisiejsza rzetelność i matczyny stosunek do narodu. Cały czas wydaje mi się, że Francja ze smutnym uśmiechem stara się pocieszyć swoje dzieci. Trudno, nie wyszło, macie chociaż to. Gdy mi wypłacili te pieniądze, miałem ochotę długo całować w rękę Francję. Całować tak, jak całuje się przemiłą, piękną i czasem nieznośną starszą kobietę. Potem bieganie po mieście, co w Carcassonne przypomina krzątanie się po pokoju. Kupiłem okazyjnie lekki namiot za 150 franków, sporo żywności. Przebrałem się do kolacji. Wiadalnie już pustki, nikogo z dawnych znajomych. Uczucie końca wakacji i początku nowego roku szkolnego. Dziś jak zwykle byłam sza. Kochany ksiądz C mówił Kochana młodzieży w Chrystusie Panu. Wiedząc doskonale, że wcale nie jesteśmy w Chrystusie Panu i że większość z nas będzie w nim dopiero z wiekiem. A w każdym razie na pewno ci, co teraz w czasie mszy opychali się śliwkami i w czasie dzwonków przy ołtarzu mówili z ponurym odcieniem przybyszewszczyzny w głosie <laughs> same robaczywe psie krwie. Wielką i prawdziwą myśl nie sposób przejąć do głębi. Nie odbiwszy jej kilka razy jak piłkę. A poznać ją można chociażby po tym jej wielkość, że ona pozwala się odbijać, że pozwala na to w okręgu swego działania. Z tego punktu widzenia, hitleryzm i wiele innych izmów, niedopuszczających takiej gry, będzie prędzej czy później leżało. Siedząc przy stole, zapatrzony w kieliszek czerwonego wina, zastanawiałem się, kto na przykład będzie uczył Greki. Czyżby znowu Schneider. Ładna historia. W takim razie źle ze mną. Potem Tadio przyszedł, wychylił kubeł wina i zameldował mi, że zrobił gruntowny przegląd maszyn. Są w świetnym stanie i nie warto ich ruszać. Wobec tego jutro, skoro świt, startujemy. Pierwszy etap to Carcasson Monte Carlo, przez Bezje, Montpellier, Aries, Marsylię i potem te wszystkie cuda Riviery. Jak my to wszystko upakujemy? Piąty dzień września 1940 roku. Wczoraj rano Tadzio powiedział, że bez szwedzkiego klucza nie wyjedzie. Wobec tego poszliśmy do miasta szukać szwedzkiego klucza. Jak zaczęliśmy szukać klucza, to przypomnieliśmy sobie, że nie mamy żadnego papieru na powrót. Wyrabianie sawką Wi, bez którego nie można przejechać linii demarkacyjnej. I tak nam zeszło. Mieliśmy jechać dzisiaj, już wszyscy razem, każdy oczywiście gdzie indziej. Tymczasem jest to zupełnie niemożliwe. Cały wspólny pokój chodzi pijany. Teraz siedzę i myślę o logice w ogóle. Strasznie mnie to męczy. Tadio na śpiewa i zaraz naczczo. żeby przyjść do formy, poszliśmy na rum. I tak przyszliśmy do formy, że patrzę na kake son. Jak na koniki na karuzeli. Jeździ w koło i gra. Wczoraj to było jakoś tak. Wszyscy ubrali się do kolacji wytwornie i założyli nawet inteligencję, czyli krawatki, określenie tadzia. Po zjedzeniu kolacji zaczęliśmy pić. Postawiłem wniosek, żeby pić tylko mysy. Wniosek ogólnie przyjęto. Butelka 18 franków, nie warto pić nic innego. I zaczęło się. Po sześciu butelkach seniorita, i ona została zaproszona, już miała dość i poszła położyć się do naszego pokoju. Potem ja ciągle przynosiłem nowe butelki. Patronka siedziała w bramie, bo noc była ciepła, i pilnowała nas. Prosiła, żeby nie hałasować. Oczywiście. Ale jej powiedziałem, że apot polonos nunquam sine clamore et strepitu gaudia fiunte. Pokiwała głową i powiedziała kawa, kawa. Dała mi klucz od lodówki i kazała nosić butelki, bo jej się nie chciało, wstawać za każdym razem. Potem S. deklamował jakiś patriotyczny wiersz tetmajera i wszyscy popłakali się. Potem wstał Tadio i miał długą mowę, zaczynającą się od słów gdy ten stary obszarnik, Budrys, wyprawiał swoich trzech synów na wędrówkę, powiedział im: Niech was cholera, udusi. płyńcie i przywieźcie mi dużo siajpków. Teraz my także samo jedziemy na wędrówkę, ale naszym mamom przywieziemy gów. Gu... a daj Boże, żebyśmy siebie zdrowo dowieźli. Mówił dużo i długo. Ja wpadłem pod stół ze śmiechu. Coś takiego słyszy się chyba tylko raz w życiu. Potem śpiewaliśmy pierwszą brygadę i znowu popłakaliśmy się. Chociaż ja utrzymywałem, że tu nie ma co płakać, bo to jest po prostu melodia. To ten kopchuzahen marsz. A oni są teraz Gestapem. Tak, Gestapo, Gestapo wrzeszczał Tadio. We wszelkich dyskusjach Tadzio bierze zawsze moją stronę. Wynikł spór o obrazę świętości i dopiero J załagodził go, intonując Pannę Franciszkę. Potem ja miałem mowę, ale co mówiłem, to już absolutnie nie pamiętam. Zaśpiewaliśmy Marsyliankę i jeszcze Polska. I znowu popłakaliśmy się. Ale Tadzio dał występ polskich tang. A paszem był, w krąg znały go ulice, śpiewał żewnie, a mnie przypomniały się powieści Kamila Nordena. Przy tylko ty mnie nie zdrać, suko, bo cię pięści me zatuką. Siadłem na podłodze i śmiałem się, a butelki szły i szły. Potem S. śpiewał cygańskie romanse. oczywiście po rosyjsku i deklamował Puszkina. Zapamiętałem jeden wiersz i teraz nie daje mi żyć. Moskwa spalienarza pożarom Francuzu oddana, czy coś takiego. Poprosiłem go o Eugeniusza Onigina, którego znana pamięć całymi ustępami. Zaczarował nas. To trudno i darmo. Rosyjski język żyje naprawdę. Kołysze, upaja. I zachwyca właśnie podlany alkoholem. To jest język jak kiszony ogórek. Naprawdę smakuje w gazie. W końcu już nie wiem, co było, ale było wspaniale. Dopiero sobie przypominam, że u nas w pokoju była niesamowita zabawa. Seniorita była nieprzytomna i spała zupełnie nago na którymś łóżku. Wiedziałem, że S. od kilku dni zawziął się na nią i mógłby ją teraz zgwałcić. Trzeba ją było schować, bo ona na S. nigdy nie miała ochoty i mogłaby być bitka. Pokoju ciemno, bo Tadio wyłączył na korytarzu światło, żeby ciągle nie palili. S. dostrzegł senioritę w mroku i przygotowywał się do akcji. Wtedy my z Tadziem cichutko przenieśliśmy ją na nasze łóżko. S. zaczął szukać seniority. I zaczęła się zabawa w ciuciu babkę. Co podchodził do tego łóżka, na którym ona leżała? To my stadziem transportowaliśmy ją na inne. Wszystko wśród ciemności i przekleństw ogłupionego S. Siedem łóżek, na każdym ktoś śpi sam, lub we dwóch i, i seniorita przerzucana z łóżka na łóżko. W końcu S wszystko tak się poplątało, że zaczął się zabierać do J. Tadzio kwiczał, szczypał mnie, bo Jot wstał i, i zaczął okładać S. Zwalił go na łóżko i S wyczerpany usnął. Nasz podrzutek został gdzieś na czyimś łóżku i, i wszystko się uspokoiło. Żal mi rozstawać się z tym hotelem, z całym kakeson, z tym wszystkim. Siedzę teraz na ławce na skwerku. Jest cudowny dzień, ciepło i spokojnie. Minął jeden rozdział życia i młodości, prześliczny, rozchukany i swobodny. I to właśnie w tym czasie, gdy miliony ludzi cierpi, gdy co noc spada na Londyn ulewa bomb, i gdy na świecie jest wojna, tu na ławce w tym słońcu? Nie mogę w to uwierzyć. Pamiętam, jak poszliśmy na szpitalną kupować książki. Trzy pokolenia tafetów robiły teraz o tej porze najlepsze interesy. Wchodzimy do dziadka tafeta i pytamy. Panie tafet, czy jest logika? Stary pochodził po sklepie szepcąc. Logika? Logika? I wrócił. Nie, logika wyszła. Może będzie kiedy indziej. Nie, kochany dziadziu tafet. Nie będzie jej i kiedy indziej. Ona z życia tak samo wyszła jak z twojego kochanego sklepu na szpitalnej, do którego wchodziło się, żeby kupować i, i co jeszcze przyjemniejsze, sprzedawać na papierosy i na wódkę i mówiąc szatańskie. He, he, czytać Renana i Spenglera, Der Untergang des Abendlandes, studiować manifest Engelsa i zapędzać księdza w kozi róg na godzinach etyki ku radości profesora Historii po czym nie zdało się matury. Dotąd wszystko było logiczne. Potem już nic. Przeżyłem tutaj okres jakiejś ultramłodości, rozświeconej słońcem, winno-winogronowej, skąpanej w szafirowym morzu. Bawiłem się złotem piasku, srebrem wody księżycowej, gorącym wiatrem. Nie będę miał nigdy wyrzutów sumienia, że nie doceniłem młodych lat i braku logiki. Po koronach zakurzonych drzew przeleciał upalny podmuch, a z bistra obok dolatuje bełkot kruszonego w wiaderku lodu. Cisza południowego miasta jedzącego teraz obiad. Chrzęszczą zasłony z koralików, jakby odmawiały cicho różaniec spokoju, nawleczone na swoje długie sznurki. Czasem, gdy ten pierwszy koralik na dole zerwie węzełek, sypią się wszystkie na chodnik, skaczą wesoło i przekornie, jak dzieci wybiegające ze szkoły. Pędzą i potrącają się, są wolne i cieszą się z tego. Mam ich kilka w kieszeni na pamiątkę. Może ja sam jestem takim koralikiem, co urwał się ze sznurka? Podszedł Tadzio. Piszę, patrząc na niego i, i mówię to, co pisze. Tadziu! Ja jestem koralikiem. Udało mi się urwać ze sznurka, na którym mnie kiedyś nawlekli i już nigdy nie chcę. Jesteś pijany, królu! Kazałem drypie wsadzić dla nas dwie flaszki wiszy do lodu. Będziem się trzeźwić. Wypuściłem trzy pawie, Określenie tadzia na różnokolorową dolegliwość poalkoholową i dobrze mi. Upał. Wolałbym się obłożyć cały lodem. Tadzio mówi, ależ dzisiaj biała gorączka na dworzu. Chłopak się kształci. Nie ma co mówić. Ma rację. Ten upał jest biały. Oparłem mu głowę na ramieniu i widzę tylko jego wargi. Z olbrzymim papierosem. Dym wypełza z jego ust spokojnie, rozwleka się, i po kilku drgawkach nagle ucieka z wiatrem. Jak wszystko. 6 września 40 roku. Wyruszyliśmy. Wczoraj po południu spakowaliśmy prawie wszystko. Dziś wstaliśmy o 6 rano i kończyli przygotowania. Koledzy mieli pociąg do Tuluzy o siódmej z minutami i wyszli. Tadzio i ja zostaliśmy w pokoju sami, jak na pobojowisku. Przykre uczucie. Przywiązaliśmy się już do tego hotelu, do pokoju, do ludzi, do wszystkiego. I teraz rzucaj to. Z ciężkim sercem znosiliśmy nasze juki do garażu. Zaczęła się komedia pakowania. Układaliśmy nasze rzeczy przez dwie godziny i rowery zamieniły się w coś w rodzaju dwugarbnych wielbłądów. Na tylnym bagażniku miałem pełny plecak. Na tym koc owinięty w gumowy płaszcz. Na tym duży chlebak z jedzeniem, a na tym komplet menażek przyczepiony do chlebaka, czyli do śpiżarni. Na przednim bagażniku miałem chlebak z całą bielizną i butelkę wina. Cały ten bagaż ważył około 30 kg. Rower Tadzia niosł trochę mniej, ale co do ciężaru niemal tyle samo, bo jego plecak upchany był konserwami. Gdy spróbowaliśmy ruszyć rowery od ściany, włosy stanęły nam dęba na głowie. Ledwo można było prowadzić, a jak jechać? Poszliśmy do Drybci na pożegnalną kawę. Już cała ulica, poczciwa Ridy Ponty, wiedziała, że rozjeżdżamy się. Sklepikarka dała nam kilo makaronu bez kartek, czekolady i żegnała nas jak swoich synów. Drybcia, podając nam dzisiaj kawę, miała łzy w oczach. Po kawie poszliśmy się pożegnać z patronką hotelu. Podziękowałem jej za wszystko i przeprosiłem za to, co może jej nie podchodziło. Pocałowałem serdecznie w rękę. Ta chwilę kręciła głową i w płacz. Tuli mnie do swego pulchnego biustu i całuje w policzki. Wtedy i ja ją wycałowałem i mnie zbierało się na płacz. Tadio uśmiechał się niewyraźnie i mówił: Jędrusi, jak mi Bóg, miły ryknę. Gdy z kolei pocałowała i jego, rzeczywiście o mały włos nie ryknął. Madame Witak pochlipywała cały czas. Nie przypuszczałem nigdy, że tak ciężko będzie nam się rozstać. Wyprowadziliśmy rowery na ulicę. Ona stała w bramie, za szybą bistra łzawo uśmiechała się drypcia. Senorita wychyliła się przez okno w szlafroczku i, kiwając ręką, ukazywała Zalotnie rowek między piersiami, a z daleka, stojąc przy swoim sklepie, kiwała nam ręką episjerka. Była godzina dziesiąta, spoza chmur wyszło słońce, i zapowiedziało ładny dzień. Rowery wyprowadziliśmy za zakręt, bo baliśmy się na nie wsiadać. Wreszcie ja odważyłem się pierwszy, tadio za mną okropne. Opadł mnie strach. Zdawało mi się, że cały rower gnie się, że rama wichruje i że lada chwila coś trzaśnie. Tadio zbladł i wyszczękał. Nie ujedzie ani 20 kilometrów. Obaj trzęśliśmy się ze zdenerwowania. Skupiliśmy całą uwagę na kierownicy i po kwadransie jazdy przez miasto wytoczyliśmy się na szosę jak dwa ciężkie czołgi. Tu już y, szło lepiej. Powoli, powoli rozkręcaliśmy się. Po piętnastu kilometrach ustały drgania w kierownicy, rower przestał się giąć. Tadio stwierdza to samo. Ożywiliśmy się i wrócił nam dobry humor. Jedziemy na Narbon. Stara trasa, pogoda cudowna, upał. W Wleznią zatrzymaliśmy się, kupiłem chleba, mleka i pomidorów, kawałek sera. Koło drugiej zjechaliśmy w bok od szosy, popod kilka pini i zabraliśmy się do obiadu, wyciągnięci na suchej trawie w cieniu. Rozkosz nie do opisania. Gadamy i jemy, a przy papierosie zastanawiamy się, kiedy można będzie dojechać do Paryża. Może pod koniec miesiąca? Jak wytrzymają maszyny? Przypomina nam się pierwsza podróż. Teraz komfort. Mamy namiot i nie potrzebujemy szukać noclegów w fermach. Wieczorem gorące jedzenie. Niestety nigdzie nie można kupić spirytusu do palenia i trzeba gotować na ogniu. Ogarnia nas znowu to cudowne uczucie włóczęgi i swobody. Około czwartej jesteśmy w Nachbon. Tadio. Został przy rowerach, a ja poszedłem do sklepu z wędkami kupić dwa bambusy do namiotu, bo nie mamy drążków. W mieście panuje popołudniowa senność, idę ulicami i drzemie. Wydaje mi się, że śnię. Kupiłem dwa bambusy, przywiązałem je do roweru i jedziemy dalej. Kierunek bez je. Żegnamy nachbon, to jeszcze resztki tego, co było. Teraz już zupełnie oddalamy się od naszych okolic. Kiedy je znowu ujrzę, droga na Bezje jest świetna. Rowery idą coraz lepiej i bierzemy już śmiało kilka wzniesień. Przy zjeździe z góry opony śpiewają na asfalcie i cały rower toczy się jak ołowiana kula. Do Bezje jest 27 km. Odwalamy je w godzinę z minutami i dojeżdżamy do miasta. Leży na wzgórzu, już zapada wieczór. Wyciągamy z wysiłkiem krętą ulicę pod górę. Miasto otoczone winnicami, przepojony tym jakimś specjalnym urokiem miasteczek południa. Ludzie łażą, piją w bistrach i widać, że jest im dobrze. Nie zatrzymaliśmy się tutaj, bo nie było po co. Po kilku kilometrach za miastem zaczęliśmy się rozglądać za miejscem na nocleg. Po chwili zjechaliśmy w lewo do wydmy piasku pod kilka parasoli sosen. Było już szaro. Tadio zbierał drzewo na ogień, ja rozstawiałem namiot, jest świetny i wygodny. Zapadła upalna noc. Rozpaliliśmy ogień i gotowali jedzenie. Po 90 kilometrach z małą przegryską w południe, nie można było się doczekać, kiedy się to ugotuje. Wobec tego przez ten czas notowałem, a Tadzio poszedł narwać winogron na deser. Obiedliśmy się nieludzko. Potem papieros należąco, błądzenie wzrokiem po rozgwieżdżonym niebie i chwile nieopisanego szczęścia. Jakieś zwierzęce zadowolenie z życia. Dziś tu, jutro gdzie indziej, słoneczne dni i gwiaździste noce. Montpellier, 7 września 1940. Spaliśmy tak jak się tylko śpi w tym wieku i w takich okolicznościach. Trochę twardo, po wspaniałych łóżkach hotelowych w Kakasono. Rowery położyliśmy obok namiotu i zamknęli na kłódkę. Tadzio, nie znając jeszcze Francji, nie może oswoić się z tym, że tutaj śpiącym w namiocie nic nie grozi, że nie ma tych podwsiowych czy podmiejskich oprychów z nożami, co szukają awantury, węszą za rabunkiem i tak dalej. Można spać o 200 metrów od wsi i o 10 metrów od szosy i nikt nie zwraca na to uwagi. Nie ma pijanych awanturników, ciekawych. To osobna kategoria i tym podobnych polskich rozrywek. Tadzio okręci głową i mówi: Kultura i cywilizacja. Ale ja kręcę też głową i mówię mu, że przede wszystkim bogactwo. Pewnie. Jest w tym także sporo kultury i cywilizacji, ale jeżeli chodzi o złodziejstwo i rabunek, byle czego, to jestem wyznawcą skrajnego materializmu. Człowiek, który ma co jeść, który ma coś swojego, niech to będzie nawet mało, jest mniej skłonny do kradzieży niż nędzarz. Francuz przynajmniej dotąd zawsze coś miał i też kradnie, tylko na innej płaszczyźnie na wyższej. Nie napada z nożem na byle kogo, robi to samo, wypełniając deklarację podatkową, skubiąc klientów, oszukując najbliższych krewnych we wszelkiego rodzaju interesach finansowych i obchodząc prawo wszędzie tam, gdzie się tylko da. To wszystko jest łagodne, subtelne, niewidoczne. Nie wiem czy kultura to nie jest także łagodniejszy przebieg pewnych chorób etyki i moralności, chorób wrodzonych i odwiecznych w każdym człowieku i narodzie, których rozwój zależny jest tylko od klimatu ekonomicznego. Są okolice malaryczne, trochę malaryczne i zupełnie wolne od malarii. Ale panują tam wtedy inne choroby, równie niebezpieczne. Nie wierzę, jak mi ktoś mówi, że tam i tam nie kradną. Nie kradną w znaczeniu przyjętym u nas, ale kradną inaczej. Tu nie kradną tak, jak to Tadio sobie wyobraża. Ale to wcale nie znaczy, że w ogóle nie kradną i kultura, i cywilizacja: morderca, bandyta, rabuś, awanturnik, złodziej, złodziejaszek, figaro, niebieski ptak, skąpiec. Gopsek i non Jean to tylko stopniowanie. Kultura odgrywa w tym tylko rolę schodów, po których ta sama ludzka cecha wrodzona idzie do góry i na każdym stopniu zmienia strój w zależności od zawartości portmonetki. Tadio to doskonale zrozumiał i ujął znacznie krócej ode mnie. Oparł się na drążku od namiotu i stwierdził: Znaczyć ja zawsze, lecz inny strój Oczywiście, aż go uściskałem. A on z Pańskim gestem powiedział. W takim razie proszę to zapisać. Oscar Wilde miał rację. Życie naśladuje sztukę. Tadzio mówił to tak, jak Jaracz w rodzinie Słonimskiego. Aż usiadłem. Tadzio nigdy o tym nie słyszał i tylko jest dumny, że ja wszystko zapisuję. Także o nim. Teraz śmiałem się do łez. Wyciągnąłem zeszyt i od razu zapisałem. Masz, patrz, przez samocha, jak herbata, habit i przede wszystkim heca. Naprawdę heca. Na śniadanie wypiliśmy po kuble kawy z mlekiem kondensowanym, niebo w gębie, i zjedli jakąś niesamowitą ilość chleba z konfiturą. Po czym grzebaliśmy się dość długo z pakowaniem, bo nie mamy jeszcze wprawy z tymi betami. Dużo tego i wszystko potrzebne. Słońce już dobrze grzało. Gdy wytoczyliśmy nasze czołgi na szosę. Jedzie się nam coraz lepiej i bierzemy bez zsiadania niemal wszystkie wzniesienia. Niestety nie mamy przy naszych rowerach przerzutek, zmiany biegów. We Francji, która tylko na północy jest płaska, jest to niemal konieczne. Koło południa przejeżdżamy. He he. Przed wjazdem do Montpellier postanawiamy się w niej wykąpać. Zjechaliśmy wobec tego w bok. Schowali rowery w krzakach winogron i zabrawszy mydło, ręczniki i przybory do golenia, poszliśmy nad brzeg. Winnica dotykała rzeki. Najpierw narwaliśmy trochę winogron, olbrzymich i słodkich, i zaczęliśmy jeść. Leży się w trawie, poprzez liście drzew prześwieca białe słońce, a do ust wpycha się całą kiść i ogryzają, jak jabłko. To całe przeżycie. Mógłbym pisać o tym na dwudziestu stronach. Ale nie wiem, czy można by oddać rozkosz tych chwil trzeba to samemu przeżyć, żeby zrozumieć. To wszystko w takich, właśnie w takich okolicznościach i w żadnych innych. Bo na przykład w czasie urlopu lub wakacji w normalnych czasach każda przyjemna chwila jest zatruta, choćby podświadomie tym, co będzie po powrocie. To i to będzie się musiało zapłacić. Pan X jest świnia, a trzeba z nim utrzymywać stosunki, bo on wiele może. I tak dalej, i tak dalej. Ten cały balast myśli w normalnych warunkach, balast przyszłości, odpadł. Jest wojna, usiłuję wrócić do Paryża. Co będzie jutro, albo za miesiąc, zupełnie nie wiem, i nic mnie to nie obchodzi. Ta przyszłość może być taka i owaka, lecz na pewno nie ta, jaką mógłbym ją sobie wyobrazić. Więc nie myślę o niej. To, co jest poza linią wzroku, nie odgrywa roli. Jeżeli ta cała cywilizacja nie jest wiele warta, to jednak dokonała jednej wielkiej rzeczy na większości kontynentów. Potrafiła doprowadzić do tego, że w jej obecnym stanie człowiek najtrudniej umiera z głodu. Jeżeli i to diabli wezmą, no to cześć. Tymczasem jednak to nie grozi, więc jem winogrona. Najważniejsze jest teraz i trzeba się nie bać wyssać to teraz do końca, potem odrzucić i zastanowić się, jakby następne teraz najlepiej wykorzystać. Zastanawia mnie w tym tylko jedno. Nie jest to ani Carpe Diem Horacego, ani Apprenez le do pierwszego potrzeba spokoju, do drugiego znudzenia lub zmęczenia. Nie wiem. Leżę, patrzę w słońce, przez ciemno zielone okulary, liści i winogrona. Są świetne. Potem zapalamy papierosy. W popołudniowym upale dym ściele się nisko i czepia każdej trawki. Golimy się z namaszczeniem, włazimy do wody. Jeden drugiemu myje plecy i w końcu wypływamy na środek rzeki, pozostawiając za sobą smugę mydła. Prądu prawie nie ma. Woda jest głęboka i ciepła. Kąpiemy się oczywiście nago, pomimo że most jest o 100 metrów dalej. Można, tu nikt nie jest ciekawy, można rozpłynąć się w powszechnej obojętności. Chyba, że się kogoś zaczepi i o coś zapyta. Wtedy ten ktoś odpowiada z uśmiechem, powie coś wesołego, zapyta, jak nam się jedzie i idzie dalej. Starzy ludzie lubią się rozgadywać i wtedy z nimi gadam. Tadzio kręci głową i mówi: To same obojętniaki. Jedziemy.